Dziś z Ewangelii przetłumaczonej przez księdza Jakuba Wójka i wydanej w roku 1594 czytamy fragment Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 2, wersety od 22 do 40. A gdy się wypełniły dni oczyścienia jej według zakonu mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu. Jako napisano jest w zakonie pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot świętym Panu nazwany będzie, a iżby oddali ofiarę wedle tego, co jest powiedziano w zakonie pańskim, parę sinogarlic albo dwoje gołąbiąt. A oto był człowiek w Jerusalem, któremu imię Symeon, a ten był człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekawający pociechy izraelskiej, A Duch Święty był w nim. I oznajmiono mu było przez Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. I przyszedł w duchu do kościoła. A gdy rodzicy wnosili dzieciątko Jezusa, aby za nie uczynili wedle zwyczaju zakonnego, on też wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga i mówił: Teraz, panie, puszczasz sługę twego w pokoju, według słowa twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje, któreś zgotował przed oblicznością wszystkich ludzi. Światłość na objawienie Poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwowali się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten położony jest na upad i na powstanie wielu ich w Izraelu. I na znak, Przeciw któremu mówić będą. I duszę twą własną przeniknie miecz. Aby myśli z wiela serc były objawione. Była też Anna Prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aser ta była bardzo podeszła w Leciech, a siedem lat żyła z mężem swym od panieństwa swego, a ta była wdowa aż do lat 80 i czterech, która nie odchadzała z kościoła postami i modlitwami służąc Bogu we dnie i w nocy. Ta też onejże godziny nadszedłszy chwaliła Pana i powiadała o Nim wszystkim, którzy oczekawali odkupienia Izraelskiego, a gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, Wrócili się do Galilei, do Nazaretu miasta swego. A dziecię rosło i umacniało się, napełnione mądrości, a łaska Boża była w nim.